Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w którym ukażę kolejną atrakcję Beskidu Żywieckiego. Tym razem znajduję się w Stryszawie, w osiedlu Siwcówka. Natomiast bohaterem tego filmu będzie prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Obecnie znajduję się przy pomniku Szczerej Wdzięczności, który jest poświęcony dwóm wielkim Polakom. Prymasowi Wyszyńskiemu, który tutaj w Stryszawie wypoczywał, jak i kardynałowi Karolowi Wojtyle, który go tutaj odwiedzał. Obok pomnika rosną bliźniacze buki, pod którymi teraz siedzę. Właśnie w tym miejscu również wielcy Polacy lubili przychodzić, siąść i rozmawiać o ważnych sprawach. Czy uwierzycie, że on przyjeżdżał tutaj na miesięczny wypoczynek przez 8 lat? W otoczeniu gór Wyszyński znajdował ciszę, spokój i życzliwość ludzi. Zresztą sam Jezus powiedział podczas objawień mieszkańce Siwcówki, Kundusi Siwiec, że to jest miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. No i coś w tym jest. Moi mili, znajduję się przed Izbą Pamięci Prymasa Wyszyńskiego. W roku 1999 siostra Zenona Połońska wspominała, że Kundusia mówiła, że do Stryszawy będą przyjeżdżać wielcy dostojnicy kościoła. No i rzeczywiście w latach 60. przyjeżdżali. Zatem zobaczmy, jakie pamiątki są w tej Izbie Pamięci. Pierwszy wypoczynek do Stryszawy prymas przybywa w roku 1960. Przed spotkaniem z tak ważnym letnikiem mieszkańcy bardzo się stresowali. Jednak on, wysiadając z samochodu, od razu swoją postawą, gestami, słowami rozładował to skrępowanie i stres. Szczery uśmiech, spokój, bezpośredniość sprawiło, że ludzie od razu go polubili. Prymas powiedział, że wszelkie swoje tytuły zostawił w Warszawie, natomiast tutaj przyjeżdża jak ojciec do swoich dzieci. No i rzeczywiście mieszkańcy nazwali go ojcem. Przy tym stoliku pracował intelektualnie, natomiast lubiał też spacerować. Jego samotne wędrówki wzbudzały niepokój mieszkańców o bezpieczeństwo ojca. Jednak on im na to odpowiadał, że jest najlepiej strzeżoną osobą w Polsce Ludowej. Co to się stało? Złom jeden! Niech to szlak! Ta ruska przyjaźń dali nam darze z Moskwy! Co się to popsuło? Józefie, zatrzym się. Trzeba wam coś pomóc? Nie. Do zobaczenia na Siwcówce. Odjechali. Sobie zaraz zrobimy z autem i jedziemy za nimi. Prymas Wyszyński, przyjeżdżając do Stryszawy, przywoził kopię obrazu Matki Bożej. Mieszkańcy nazwali ten obraz tutaj Królową Wczasów. I rzeczywiście coś w tym jest, bo Jezus powiedział Kundusi, że jest to miejsce jego miłosierdzia i wypoczynku. Ale i tutaj pojawia się drugi bohater z pomnika, a co widzimy na tym zdjęciu. Biskup Wojtyła odwiedzał prymasa zwykle w dniu imienin. Znany był z tego, że przywoził ze sobą z Krakowa pełen kosz wypieków. Obecnie znajduję się w kaplicy pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Stryszawie. Kaplica ta powstała w roku 1929. Cały klasztor powstał dzięki dwóm rodzinom – Siwcom, Kundusi Siwiec i rodzinie Czerneckich ze Stryszawy, którzy podarowali ziemię, aby wybudować ten klasztor. Co jest ważne, w tym właśnie w roku na otwarcie tej kaplicy przybył sam generał Józef Haller. Dzień
Kto by się spodziewał? Moi drodzy, oto specjalny gość, generał Józef Haller. Niech żyje! Siostry Zmartwychwstanki zajmowały się edukacją młodych dziewcząt. Uczyły ich szycia, czytania, pracy w gospodarstwie. Prowadziły również ochronkę dla dzieci. A skąd taka patronka kaplicy? To Kundusie Siwiec przyśniła się święta Tereska, która pojawiła się wśród Stryszawskich Gór. Według tej wizji pewien malarz z Warszawy namalował obraz i ofiarował go do kaplicy jako wotum dziękczynne za uzdrowienie swojej córki. Obraz ten zobaczymy w ołtarzu głównym. Po jego bokach zauważymy zawieszone wota dziękczynne oraz portrety sióstr założycielek Zgromadzenia Zmartwychwstanek. Warto wspomnieć, że Kundusia miała objawienia. Jej rozmowy z Jezusem, Maryją i świętymi zostały spisane przez jej spowiednika. Dlatego też jest kandydatką na ołtarze. Po lewej stronie widzimy kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a wokoło niego wiele dziękczynnych wotów. Na dole pod nim zauważymy małą trumienkę z ekshumowanym ciałem Kundusi. Znowu po prawej stronie zobaczymy małe stacje Drogi Krzyżowej, obrazy namalowane przez lokalnego malarza Władysława Fronta, rzeźby i płaskorzeźby stworzone przez ludowego artystę Ignacego Szklarczyka. W tej kaplicy prymas Wyszyński odprawił niejedno nabożeństwo. Również modlił się z nim tutaj niejednokrotnie biskup Wojtyła. Doskonale wiemy, że biskup Wojtyła również lubił wędrować po górach. Zatem zobaczmy, jaki szlak turystyczny przebiega przez Siwcówkę. Przenieśmy się znowu pod pomnik Szczerej Wdzięczności. I znów znajdujemy się pod pomnikiem Szczerej Wdzięczności, który de facto stoi przy szlaku zielonym PTTK, który prowadzi na przełęcz Kolędówki. Po około 45 minutach jesteśmy w stanie dotrzeć na tę przełęcz. Potem z Kolędówek możemy zejść do zawoi centrum lub na przełęczy zmienić kolor szlaku na żółty i po kolejnej godzinie dotrzeć na szczyt Jałowca. Jeśli chcielibyście ze mną przejść ten szlak, to zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że film się spodobał i polubiliście Siwcówkę. Zatem do zobaczenia znowu. Cześć!